Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Brawo! Champion! Dobra. No teraz się nie boję. Jeszcze raz Dzięki. A, cześć, gratulacje. Daniel Wójcik, sprawca tego całego kozackiego wydarzenia pod nazwą Kocierz Extreme Triathlon. Co tutaj zrobiliśmy? No, zmusiliśmy tutaj ludzi z całej Polski do tego, żeby płynęli po prostu w 16 stopniach w wodzie w Mucharzu. Potem musieli jechać na rowerach przez 50, prawie 60 km po Beskidach w 8-stopniowej temperaturze, po to, żeby potem prawie 13 km biegać po Beskidach. Tak wyglądały dzisiejsze zawody. Ile było zawodników? Proszę? Ile było zawodników? No, zawodników było ogólnie zapłaconych, opłaconych było prawie 200, ale no, trochę pogoda wystraszyła, więc z tego co kojarzę, około ponad 130 osób wystartowało w zawodach. A najlepszy czas? Około 3 godzin 23 minut zajął na najlepszemu. Dziękuję bardzo. Jeden z faworytów na pewno, Triklab Warszawa. Wiemy, że kilku zawodników przyjechało. Ale najwyżej z tego klubu Łukasz Lis. Gratulacje. No to się duże miasta nam podzieliły na podium. Bo z Wrocławia, z GVT Veloshopu, znamy klub, znamy tego pana na G. A tutaj jest pan na T. Konrad Tomaszek, gratulacje serdeczne. Bardzo fajna walka, w całej dziesiątki oczywiście. No i pierwszy. Bał się, że go drugi dogoni, bo z nim rozmawiałem na 9 kilometrze, ale nie dogonił. I wielkie mu chwała za to, że pierwsze utrzymał. Z Krakowa, Łukasz Chlebda. Gratulacje wielkie. Łukasz i jego czas, powiem, ciekawe, kto się podejmie w przyszłym roku. 3:22. Więc każdemu życzymy. Walka ogromna, mocna i... Ale to nie było aż tak istotne.